Siemka, witajcie w kolejnym odcinku z Simsów na moim kanale. Dzisiaj jestem sobie w Sims 3. Tak, w Sims 3, ponieważ no jestem w Sims 3. Jestem w moich kochanych patoaltuskach. Jej! I tak dzisiaj sobie pomyślałam, że o matko, Oli Alto ma naprawdę przesrane, bo chyba do końca nie dotarło do mnie, co w ostatnim odcinku ja żem wzięła i odpierdzieliła, bo poczekajcie. To jest takie piękne, że aż chyba trzeba to uwiecznić na drzewku genealogicznym. W sensie to jest uwiecznione, tylko trzeba to po prostu jeszcze raz na nowo przedstawić. Mamy tutaj Nika oraz Witę, którzy są po rozwodzie. I teraz aktualnie ten cały plambot, który jest z przyszłości, figuruje jako w sumie zapewne coś a la przyrodnia siostra, ponieważ nie wiem jakim cudem, ale Nick figuruje jako dzieło, czyli tak jakby ojciec, twórca tego czegoś. No i automatycznie też. Kurde, to jest ciężkie do ogarnięcia, ponieważ zważywszy na to, że teraz ten bot wziął ślub z Witą, to tak jakby to się mocno spieprzyło w tym drzewku genealogicznym i potencjalna przyrodnia siostra, czyli bot naszej Holly, jest też jednocześnie żoną matki Holly. A ojciec Holly jest tak jakby ojcem tego pota. A, kurwa, przepraszam. Ja tego naprawdę podczas ostatniego odcinka totalnie nie ogarnęłam. Najciekawsze jest, że da się zrobić takie cudo. No już pomijam te dzieci, które są mocno nieszczęśliwe. Naprawdę są mocno nieszczęśliwe i niekochane, tak jak na przykład ta cała Lilith Alto, którą sobie urodziliśmy w przyszłości. O ile matka tej całej Lilith jeszcze tak jakby się w miarę jara tym, że ma dziecko, to jakoś nikt w ogóle nie ma totalnie żadnych wspomnień o tym, że jest świeżo upieczonym ojcem. Aczkolwiek dla pewności upewniłam się, czy na pewno on figuruje w drzewie genealogicznym jako stary. No bo tak sobie pomyślałam, w sumie, że jak tam grzebałam w tej przyszłości, w tych genach, to no, mogły się różne rzeczy odwalić. Ale finalnie, no rzeczywiście, on jest jej starym. Chyba, że nie wiem, matkom dłużej zostaje taka wspominka o tym, że ma dziecko, ale wątpię, że to działa w ten sposób, albo może po prostu poprzez tą modyfikację jakoś tak coś się zesrało. W międzyczasie nie wiem, ale to jest ogólnie strasznie popaprana sytuacja. Bardzo mocno. I tak sobie myślę, o Jezu, może czas chociaż tą Holly troszeczkę ogarnąć, bo ona jest takiej pato, 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 pato. Ale w sumie sobie pomyślałam, że jak to jest seria pato, 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 altusy, ona się nie może ogarnąć w normalny sposób, ale jeżeli już, no nie wiem, zrobiłam taki burdeliks, jeżeli chodzi o rodziców, to może czas troszeczkę też z nią. I też w ogóle, ja mam takie dzisiaj galop i natłok myśli z dupy, ale pomyślałam sobie, że w sumie robiłam takie odcinki typu mój ulubiony dodatek z Sims 3, najdziwniejszy dodatek z Sims 3, mój najmniej ulubiony dodatek z Sims 3, tak sobie pomyślałam, którego dodatku w ogóle jeszcze nie tknęłam. I okazało się, że jeszcze nie miałam ani przez chwilę zwierzaka w Sims 3. Więc pomyślałam sobie, że może to jest idealny moment, aby sobie Holly wzięła i jakiegoś zwierzaczka przygruchała se. Ale uświadomiłam sobie, że jeszcze chyba nigdy w życiu nie miałam w Sims 3 kunia. Kunia, no. A w ogóle, no, nie miałam kunia. I ja nie wiem w ogóle, jak ten kuń się będzie zachowywać na tej parceli. Czy on w ogóle ma tutaj prawo bytu? Czy on może sobie lawirować między
Między tymi pokojami w ogóle. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Niby Sims 3 jest fajne, zważywszy na to, że dodaje naprawdę. Boże, to jest prawie Red Dead Redemption, nie? Że można mieć kunia. Ale jaki ten kuń ma sens? Podróżnik Ami Troy Balik Asta. Czekoladka. Czekoladka moim zdaniem brzmi chyba najlepiej. Oj, kurde, czekoladka miała zostać, a nie trójeczka. Nie. Miała być czekoladka, nie cze. Zamiast backspace'a nacisnąłem enter. Zdarza się chyba. No trudno, będziemy mieć cze. W sumie to jest taki fajny skrót od czekoladki. Zamiast się trudzić, to po prostu mówisz cze. I wiesz o co, Gawon? Okej. Okay. Dobra, więc po prostu adoptujemy sobie tego kunia, który najprawdopodobniej tutaj nie będzie mieć życia. W ogóle, co tutaj mamy dla kuni? Żebym jeszcze ogarniała ten tryb kupowania, to byłoby fajnie, ale myślę, że... O, dla zwierząt. Dla kunia. Jest siano. Jakaś sól do lizania. Jakieś chłopki. Boże, te chłopki są za duże na naszą parcelę. Obawiam się, że nie mamy... Nie mamy warunków dla tego kunia. Jakaś piłka. Czy mamy jakieś poidło, czy coś? Słupek do uwiązywania. I co, on nic nie je? W sensie to siano tylko wpierdziela? Na to wygląda teoretycznie, okej. Okay. Ja się z tą grą wcale nie kłócę. No ale dobrze, w takim razie jak już naprawdę rozszerzyłam, jeżeli chodzi o Holly, drzewko genealogiczne i jej rodziców, to może czas na nią. I tak zastanawiałam się, czego też jeszcze nie testowałam. I zastanawiałam się nad mrocznym kosiarzem. Ale o ile mi się kojarzy, ponieważ nie wiem, totalnie nie goglowałam tego tematu. O ile można mieć z nim dziecko, to chyba raczej nie można go zrobić grywalnym simem, coś mi się zdaje. Ale żeby to jeszcze bardziej paprać, może jakiś związek z duchem? Why not? Spróbujmy. Akurat mamy taką 12 w nocy, więc myślę, że jakieś tam duszki wyjdą. Teoretycznie potencjalnie fajni partnerzy dla naszej. Ona jest kurde śpiąca, niedobrze. Krążą pogłoski, że Janusz Alto ma kłopoty w pracy? No w sumie to tak trochę ma. Nie kłamali. I co, ten Bachor kiedyś w ogóle pójdzie do tej szkoły prywatnej? Z internatem? Nie wiem. Jezu, mamy cze! Cze, guacamole! Cze, 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 cze! Cze, 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 cze. A to co to? Zbigniew Atkins. Któż ty jesteś? Wychowajmy tego kunia na takiego Janusza. Daj marchewkę, daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Chyba coś mi tam wpakował do mordy temu. Kopnąć go. Tak! To jest najlepszy koń na świecie, dlaczego? Uwielbiam tego konia, a dlaczego tak się dzieje? Po co nie śmiała? Krnąbrna. Ciężkie słowo. Krnąbrna. Ej, dobra, ty jesteś już w tym szpitalu. Nie, Boże, w szpitalu chciałam powiedzieć. Na cmentarzu, halo. Aż tak źle chyba nie ma. Chociaż niektóre wizyty w szpitalu na pewno się tam kończą. Co za niesforne przejęzyczenie. No idź tutaj. No dobrze, zanim ona przyjdzie... Obejrzyj nowy obiekt. Nie, ja chcę, żebyś w ogóle była członkiem rodziny. Jeszcze nam kunia tylko brakuje. Mamy już robota. Starego pierdasa. Jakąś lampucerę, wróżkę. Jeszcze brakuje kunia. Czemu? Kuń. Otwórz sobie bramę i wejdź. Ale dlaczego? Feon nie może przez bramę przechodzić?
Lol, ale why? Dobra, potem to ogarnę. Ty jesteś na tym cmentarzu? Poidło, kurde, nie mamy poidła dla tego psa, konia. Dla tego konia, no i co? I co? I co mi zrobisz do gogro? No co? A, no jest poidło. Dobra, mamy. To się jakoś trzeba napełnić? Nie, samo się napełnia. Klasa Sims 3. No jesteś? Ktoś wyszedł? Coś? Halo? Alkoa? Alkoa, wow, chyba widzę jakiegoś, a nie, czy to jest w ogóle pod... Tu mamy jakąś piwnicę. Ale dżądra. Można sobie... Halo? Co jest? Można sobie muzyki posłuchać. No co chodzi w ogóle z tą parcelą? Dlaczego ona w taki sposób została zategowana? Że mamy takie coś? To tu jest bar? Ej, w życiu chyba nie wpadłabym na to, że tu jest jakiś bar. Jakiś taki... Co? Dlaczego? Mam nadzieję, że po którymś... Poczekaj. To jest duch, czy jeszcze osoba w miarę żywa? Jakiś wampir chyba, bo mu się świecą oczka. No, jakieś gówno. Nie ma duchów? No i co teraz? O nie, mój super plan poszedł się... Dlaczego w ogóle te wszystkie dzieci są takie smutne? O nie, to jest głodne. Fajnie, gdyby to przetrwało. No, czy ktoś jest w stanie dać coś jeść? Nie. To ona nie jest, to dziwo. Kto jest rodzicem? Halo, gruba się, wstawaj. Jak się karmi dzieci w tej części? Ej, halo. Potrzebuję tego... Zaatakuj pazurem? Co to jest? Ej, naprawdę potrzebuję... Krzesełka, bo bez tego dzieci nic nie zjedzą? Przepraszam, bo nie wiem takich rzeczy. Szok. Ale chyba na to wygląda. Ale dżądra. Ty masz tego bachora. Dobra, to usadź ją, no. I co? Daj dziecku jeść. No, chyba na tym to polega, o dziwo. Brata jest tutaj, w tej piwnicy? Nie, zamawia jakiegoś drinka, co jest? Aha, chyba nie zamówi, bo nagle się nam zdematerializował ten ziomuś. Jest też jeszcze mega śpiąca, najgorzej. No i co teraz? No, Holly nie chce, Holly nie chce. Holly chce żyć tak, jak żyła do tej pory, czyli jak gówno. No to śpi. Bo ty pewnie nie będziesz chciała spać z tą swoją macochą. A to jest w miarę okej. Co ona chce? Wypić poncz? Powiększyć rodzinę? Chcesz jeszcze jednego bachora? No nie wiem, czy ja jestem na to gotowa, laska. Ale gdyby Janusz chciał... Nie, Janusz na razie nie chce. On w ogóle chce ukończyć kierunek na studiach. On się zatrzymał jakoś... 50 lat temu w swoich marzeniach, sorry. Jesteś ze starym spać? No dobra, bo w sumie cierpimy na jakiś taki dziwny niedobór łóżek. Chociaż nie, poczekaj, tutaj masz jakieś łóżko. No to śpi. Tylko pytanie, czy ja na pewno chcę im powiększyć rodzinę. Nie wiem, chyba nie chce. Jessica? Jezu, ona dorasta i co ona chce? Budownicza arki? Jezu, zapomniałam o tym cze. Jak w ogóle na szcze się miewa? W sumie spoko. I to już za czar? Nie, sobie musiał to rozbełtać. Jedz siano, je siano. I co on może robić? W sumie pasuje się kop w okolicy. Kop. Będziesz nam skarb wykopywał z ziemi? Jak to się miało w Sims 2? Co ty robisz w ogóle? No coś tam kopytkiem grzebie, no i co? Se marchewkę zdobywa, to żarcie. Aha, już chyba się za bardzo przeliczyłem. Ej, ona w ogóle chce pralkę kupić.
Nie ma. Będziecie chodzili w tych samych śmierdzących, przepoconych ciuchach przez całe życie, jak w Sims 2. No i co, kurde? Z kim mogę ją tak spiknąć? Oprócz mrocznego. Opcja tego ducha mi strasznie ciekawi, ale problem jest taki, że będziemy musieli czekać tyle godzin. A jak możemy mieć opcję poznania mrocznego kosiarza? Byśmy musieli kogoś ten sacrifice? Za bardzo nie mamy kogo. Kunik, jak nam się miewasz? Nie, no dobra, nie będę kunika unicestwiać. Chyba gra mi nie pozwoli dziecka unicestwić. Kurde, a ty masz w ogóle jakieś ciekawe pragnienia? Ona chce zrobić sobie tatuaż. A co to jest? A to są te chyba skrzaty, które. O, nie można podnieść. Myślałam, skrzaty ogólnie można sprzedawać, ale chyba nie te. O, Boże. I co tu zrobić? Co tu zrobić, jak nic nie można zrobić? Może poznałaś jakiegoś ducha kiedyś przez przypadek? Może twój stary? Twój stary częściej bywał na cmentarzach niż ty. Ale nie. A ta? Ona ogólnie jest w tej karierze łowczyni duchów. 4 dni? Okej. Okay. Hej, bądź w ogóle taką wredotą dla wszystkich. Kunik. Weź wszystkich kup. Wredne, kopnij. Kopnij, graże. Wredne. Dupnij. Wredne, kopnij. Może w ogóle kuń zabić? To by było ciekawe. Ale chyba nie. Ej, poczekajcie, poczekajcie, bo w sumie jeszcze wpadłam na jeden plan. Mianowicie, jeżeli duch nie wypalił, a mamy coś takiego jak to. Zmumifikowaną klątwę, coś tam. Mam wrażenie, że kiedyś kupowaliśmy coś takiego. Wilkołak. Nie, to jest nudne. Kloner. O nie, wpadłam na bardzo durny pomysł w tym momencie. Rzuć eliksirem w Holi. Nie, to będzie po prostu chyba szczyt durnoty. Przyjazne powitanie. Jezu, one się zakochały w sobie. O ja pierdzie. Serio? Co ja robię w ogóle? Czy te pato altusy mogą być jeszcze bardziej. Dobra, może wiesz co, pokaż się raz tej pracy. A co, a czemu by nie? W sumie chyba byłeś w pierwszym odcinku w pracy i to przez chwilę, a potem cię tam w ogóle nie wysyłałam. Ale wy w ogóle? Ej, ona też ma ryby z ciekawości, tak. Ej, halo, która to w końcu ten. Przestań. Musisz zarywać do swojego klonu. To się nazywa samo uwielbienie level hard. Czemu mnie nie lubi? Ej, halo. Dobra, bo w tym momencie mi się rage wtrynia, bo ja nie będę czekała, aż łaskawie ona uzna, że może coś. My musimy to zrobić now. Dziękuję za uwagę. No w ogóle chcę pocałować tego swojego klona. Ja wiedziałam, że ty jesteś jeszcze bardziej chora od swoich starych, ale nie wiedziałam, że aż tak. Potrzeby statyczne poproszę. Dobra. Już mam ten testing cheats. Już mogę, czy jeszcze nie? Teraz mogę. No i proszę bardzo, tak to się robi na dzikim zachodzie zwanym Sims 3.
O lol. Nie no, jesteście chore laski. Nie mam pytań. Nie mam pytań. To ona w ogóle chce? Poczekaj, pocałować. Aha. Pocałuj. OMG. Jak tam nasz kunik? Ej, kunik ma się świetnie. Jeszcze ma ten. Perka, że jest kochana w ogóle. A ja na nią wcale nie patrzę. Okej. Okay. A, bo ten w ogóle bot się nią zajął. Ten bot ma więcej mózgu niż ci wszyscy, kurde, żywi razem wzięci. Tak? Ze skóry i kości. To kopniak. A. Po konią kopnął. Zło. Dobra, jak tam klony? Klony normalnie. Barabara już chcą uskuteczniać. Nie. Ale ta gra pozwala na to, więc w sumie, no co mam powiedzieć, że nie, tak? Ta gra uznała, już mi się mylą te holi. Ta gra uznała, że jest okej, okay, więc no gra na to pozwala, tak? To jest PEGI 12, więc a że się z tym kiepsko czuję. To jest tyfy. Ona jest aż taka arogantka. No, ona niby nie ma tego w swoim tym swoich cechach, ale ona jest jeszcze większą arogantką od jej starej, naprawdę, żeby zakochać się w swoim własnym klonie. I w ogóle pewnie zaraz zrobi barabara z nim. No. No ta już jest gotowa, a ty co? Odpręż się. Odpręż się, no jednak nie, coś nie do końca. A czy możecie zostać chłopakiem, znaczy w sensie dziewczynami? Też nie. Wytyfę w ogóle dziwna, strasznie dziwna relacja. Nie mogą. A, najpierw muszę spytać, czy singielka? No tak, no przed chwilą stworzyłaś sobie własnego klona, którego kochasz, więc dlaczego ma być nie być singlem? W ogóle ta miska się zbugowała w łapie. No, okej. Okay. Dzięki temu mogę odróżnić, chociaż to jest z Holly od siebie. Nie. Ej, dlaczego? Zaproponuj stały związek. Yes. Okej. Okay. Chyba, że jeszcze spróbujemy zrobić ostatni częs z duchem. Ja wcześniej widziałam Holly w związku z duchem. Ale w sumie już nie wiem. Tutaj mamy jak na tacy. O nie, najgorzej. Co za głupia gra. Ta gra w tym momencie jest naprawdę idiotyczna, moim zdaniem. Zaproponuj małżeństwo. No serio. Jestem confused. No ale tak się da, bez ślub prywatny. No i czy ja w tym momencie naprawiłam życie Holly? Myślę, że nie. Jeszcze ten koń w tle. Piękne. Piękne. No i mamy teraz dwie Holly w tym, w rodzinie i nie wiem, która jest fajnie. Chociaż sobie po pragnieniach mogę je poznać, okej. Okay. Nawet mają tą samą tą, to same, ten sam cel życiowy. Jestem ciekawa, bo one fizycznie nie mogą mieć własnych dzieci, ale jestem ciekawa, jak pójdziemy w przyszłość razem z nią, to czy będziemy mogły sobie stworzyć dziecko i jestem ciekawa, do której mamusi dziecko będzie podobne. Jest, no, strasznie dziwnie. No. Nie wiem, macie w ogóle jakiś pomysł jeszcze na patoaltusy? Ponieważ tak, chciałabym sobie
Właśnie, żeby ktoś miał dziecko z duchem, ponieważ wydaje mi się, z czego tam pamiętam, z zamierzchłych czasów, że jest 50-50 szansa na to, że albo się urodzi dziecko duch, albo dziecko zwykłe simowe. To jest dla mnie takie przerażające, że rodzisz dziecko i ono już jest od razu duchem, tak z dupy, nie? Nie wiem. Naprawdę powtarzam po raz któryś, że uwielbiam i szanuję trójkę za to wszystko, co nam daje, za te wszystkie możliwości, za to, że jak kiedyś się kupowało jeden dodatek, który teraz jest wart powiedzmy mniej niż 20 zł, miało się rozgrywki full. Już sobie przytoczę po raz któryś, że naprawdę... Oła, pierdzielnęłam się. Przytoczę sobie po raz któryś, że naprawdę mega dużo grałam w Sims Wymarzone Podróże. I pomimo tego, że grałam naprawdę na cheatach, w sensie na tym testing cheats true, jak wcześniej robiłam, że po prostu Simowie mieli te potrzeby mocno statyczne, w sensie one się tam nie zmieniały, były wieczne na zielono i grałam naprawdę dużo, pomagając sobie, to no, nie przeszłam całych tych podróży na maksa. Zostały mi jakieś tam questy, które były dosyć ciężkie i nie wiedziałam, jak je ogarnąć. Więc dla mnie Sims 3 to po prostu jest jakaś studnia bez dna, jeżeli chodzi o jakąś taką poszukiwanie cały czas informacji w jakimś... Stwórz dziecko. Co? Nie gadaj, że ja mam tyle już... Jak to może być tylko 8 simów na parcerii? No i ja po co tu przyszłam? Plambota kolejnego też nie mogę sobie. Mogłabym uznać, że Plambot będzie waszym dzieckiem. Z roli Guacamole będzie mieć, kurde... nie dość, że... siostro Macochę jako Plambota, to jeszcze będzie mieć pseudo dziecko jako Plambota, ale... chyba też nie wyjdzie. I po co ja tu przyszłam? Ale by się dało chyba mi stworzyć dziecko. Fuckers, no i co teraz? Najgorzej. Czyli rozumiem, że po prostu ta gra nie daje mi wyboru i po prostu muszę jakieś najsłabsze ogniwo znaleźć. Ja chyba wiem, co to będzie. To będzie Lola. Chyba nie ma innego wyjścia z takiej sytuacji. Ta Lola jest najświeższa. Trochę mi jest jej szkoda, bo ma aż 5 gwiazdek tej sławy, ale dzięki temu, że ona była taka celebrity, to się Janusz, w sensie Nick, strasznie wybił na jej sławie, więc mam już 2 simów z 5 gwiazdkami, także nie będzie mi chyba raczej szkoda. Ale kurde, naprawdę. Nie no, okej. Wcześniej oprócz tego moda na papierochy to nie instalowałam sobie nic. Ale teraz mam już kolejny cel przypisany sobie, żeby po prostu znaleźć mod na większą ilość simów. To jest mój must have, zwłaszcza jak robię takie kolejne patosimsy. W patosimsach w dwójce też zawsze miałam simów powyżej 8 w jednej parceli, a coś czuję, że tutaj będę miała ich jeszcze więcej, także naprawdę muszę się ogarnąć. Tylko mam nadzieję, że na niedługo będę mogła wyruszyć w przyszłość. Teraz pytanie, o, czyste szaleństwo. O, nie wychodzi z domu. To co mam teraz zrobić? Coś chyba poszło nie tak? Ale nie, wróciły. Tylko teraz pytanie, jak ja mogę ją zemrzeć? Poczekajcie, bo w sumie jak się da zrobić tak, że potrzeby na zielono... Czy on się w ogóle może wyprowadzić tak z dupy? Po co mam ją zabijać od razu? Może jest jakiś głębszy sens tego wszystkiego? Przeprowadź się. Dobra, na razie ciebie walmy tam gdzieś do skrzyni rodzin. Może kiedyś się przydasz. Co to było?
To było creepy. Pusty port? Co to jest? Barka. Dobra, to na razie po prostu ją... Ja miał gdzieś ją przeprowadzić, okej. Okay. No dobrze, może być tak. Ale już ma, no i co? Ale co wyrzuć? A że po prostu mogę ją wyrzucić? Nie, przepraszam, nie rozumiem tego za bardzo. Wybieram jako aktywną rodzinę. I ją wyrzucam. Wybierz nową parcelę lub nowy dom. To co, ona chce od razu do domu jakiegoś? Mogę ją wrzucić do mieszkania. Aha, po prostu ona jej chciała na pustą parcelę. To jest szczepany lis. Aha, dobra. Dobra, spoko. Myślę, że chyba Janusz też za chwilę potęskni po żonie, a potem sobie znajdzie kogoś nowego, także luzik. Na włochate lamy, holi, guacamole, fluktu, coś tam. Co? Jakie zmiany nastąpiły? A, no tak, bo ona wzięła ślub z własnym klonem. Jestem ciekawa, jak wyglądają ich potomkowie. Wyrusz przyszłość. Aha, nie możesz tego. Dobra. Jednak teraz chce dziecko z nią. Obudził się, jak to się wyprowadziła, bo on za długo zlekał, naprawdę. I co teraz? Może ich przeprowadzimy. On się niedługo ten dołączy do niej, nie wiem. Tu jakieś za duże w ogóle rozkminy wlatują. Już możemy. Ale jak to przeprowadzka trwa? Już jej nie ma tutaj. Co się stało z kuniem? Urodziny. Jak to? Przecież kuń tutaj ma te zmiany grupy wiekowej 35 dni. Pogłowaś? Aha. Aha, to jakiś chyba glitch dziwny. Gro, ogarnij się, no przestań mnie dobijać. Co chwilę jakieś chore gówno. Nie, nie gadaj, że ja teraz wysłałam ją samą. Bez tej jej żony. Nie, za bardzo się zagmatwałam. Nie, po prostu chyba dwie holi na jednym tym. Na jednej parceli to stanowczo za dużo. Najgorzej. Teraz pytanie, czy jak ona ma miłość, to może ma jakieś tam próbki. Ej, no w sumie to ma próbki DNA swojej miłości, bo ta miłość ma te same próbki, więc chyba nie potrzebuje dwóch holi w jednym miejscu o jednym czasie, żeby móc im stworzyć dzieciaka. O, najgorzej. Coś pokombinowałam, coś pokminiłam. Już sama nawet nie wiem co. Bez sensu. Najgorsze jest to, że jak jest ten ekran ładowania, to już nic nie mogę zrobić. Mogę tylko płakać nad tym, że coś spierdzieliłam. Znowu. I znowu. Znowu. I znowu. Najgorzej. Very, 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 very źle. I ona jest sama, samiusieńka. I co? I znowu gówno zrobimy. No nie. Ja wróć do domu po tą swoją żonkę, która wygląda tak samo jak ty. Ma takie same geny jak ty i w ogóle. Jest tobą. Jezu, dobra, sorry, że to w ogóle jest takie bez sensu, przepraszam, ale testuję to po raz pierwszy, więc bardzo proszę o wyrozumiałość. A jeżeli jest jakiś taki mod, który służy w trójce mniej więcej tak samo jak Instimenator, to też dajcie znać, z miłą chęcią dorwę takiego moda, bo to by o wiele bardziej ułatwiało sprawę. Nie musiałabym tak w sumie migrować między tymi otoczeniami na przykład, no. Bo podejrzewam, że efekt z moda, a efekt z tego szpitala z przyszłości byłby w tym momencie taki sam, albo nawet i lepszy, bo podejrzewam, że dałoby nam na przykład od razu się wywołać poród.
A nie jak w zwyczajnej grze, że czekasz 2 tygodnie, znaczy 2 dni, nie 2 tygodnie. Wyrusz w przyszłość z... Zapraszam was, laski, we dwie. Nie ma zmiłu, gdzie ta druga jest? Dobra. Mam nadzieję, że zaraz ogarnę ten temat. Jeszcze raz sorry. Sorry, może poszukajmy sobie jakieś rzeczy. Lampa stołowa. To musi być to. Gro, to musi być to. Nie ma innej opcji. Aż się gra zacięła z wrażenia, że jestem aż tak bardzo spostrzegawcza. No bo ogólnie się zacięła. I ja w życiu się nie dowiem, jak będzie wyglądało dziecko tych dwóch lasek. Budynek miejski, bardzo śmieszny. To może być to. Irlandzki podest pubowy. To coś musi być tu. Tu. Albo tu. Stożkowy kieliszek. No nie, no wszystkie, które tutaj są, to nie wyglądają jak stożek. Są bardziej... A, tu, okej, jest. Tylko, że pusty. Okrągły kieliszek, serio. Nic nie mogę kliknąć, na reszcie fotel rozkładany to będzie to. Ale super zabawa. Wanna wir. Profesjonalny bar, to będzie to. Bar, ta... O, halo. No mogę tego bachora im zrobić, czy znowu będzie jakieś niebo, nie. Twórz dziecko. A to już będziemy mieć gotowego niemowlaka. Ciekawe, czy będzie synu, czy będzie córka. Pewnie będziemy mogli sobie wybrać. Myślę, że to czas na syna, wbrew pozorom, bo mamy trochę zbyt dużo córków. Aczkolwiek córka z dwóch matek. Też jestem ciekawa. Zobaczymy, co będzie do wyboru, bo nie wiem. Aha, jest płeć. Kolor włosów, teraz pytanie. To chyba jest ich najbardziej kolor włosów, a oczy to zabijcie mnie. Nie wiem, jaki kolor mają. Powiedzmy, czy jakiś taki brązowy. Tutaj sobie zrobimy w sumie losowanko. O, złe i niezdarne. Dziwne połączenie. Co macie tego bachoreksa? A no jeszcze się tworzy, to przepraszam. Sorry, Mortix. Dziwna rzecz. Ten dodatek jest chory. On mi ryje beret, naprawdę. Dziecko na zawołanie z byle jakiego DNA, jaki sobie przyniesiesz. Co? A, ten utopię zrobić. Ciekawe. Kiedyś to kurde zrobiłam, ale... Musisz... Co? Muszę co? Ale przecież musisz usunąć pragnienie, ale... O nie, Janusz mi znikł. Halo, nie może być tak. Już mamy tego bachora, czy jeszcze nie? Halo, bachorze. Nowa dziewczynka. Dobra, jakieś imię. Szarunda. Brzmi ekstra. Zostawiam. Jakie wy macie oczy? Teraz macie jakieś popieprzone. Nie, akurat trójka jest słaba, jeżeli chodzi o oczy. Albo jestem daltonistką. Jak teraz to drzewko genealogiczne wygląda? Nie, no myślę, że naprawiłam życie Holly. Tak. Tak, w tym momencie już jest wszystko okej. Okay. No. No. Nie, jest zajebiście, seryjnie. Kocham. Kocham te moje nowe... Nowe te pato Simsy w trójce. Nie, to już jest wyższy level. W dwójce nie było takich rzeczy, co się tutaj odpierdzielają. Zrobiły sobie dziecko w przyszłości. W sumie, no fajna rzecz. No w sumie, no fajna rzecz, tak. Dla osób homoseksualnych. Tylko dlaczego te osoby homoseksualne wyglądają tak samo? O, naprawdę. Oli z takiej spokojnej laski, która się nie zgadza z własnymi rodzicami w tych odmętach patoaltusów, stała się naprawdę jeszcze gorsza od starego i starej razem wziętych.
To mnie przeraża ogólnie. Nie chciałabym jeszcze zobaczyć, jak będzie wyglądało ich niemowlę, haha. Ale myślę, że tak samo, chyba że nie wiem. Tutaj strzelam, bo nie mam pojęcia, czy istnieje coś takiego w tej grze jak w dwójce, w sensie, że istnieje też tam jakieś dziedziczenie genów po dziadkach. Bo jeżeli jedna Holly miała rodziców, a druga teoretycznie nie, bo była klonem. Jakie rozkminy w ogóle. A to nie... W sensie to powinno się to dziecko różnić teoretycznie jakoś minimalnie od tych matek, pomimo tego, że było brane to DNA. Tak na logikę myślę teraz. Chociaż ja chyba z logiką nie mam wiele wspólnego. Ale poczekajcie. Halo, halo. Znowu zapominam, ponieważ to nie jest Sims 2 i możemy w każdej chwili tego dzieciaka postarzyć. Więc nie musimy czekać, okej. Chociaż jak ona jest małym dzieckiem, to chyba wiele nie tego. Sharonda. Riz Sharonda. Co się stało z tym kuniem? Dlaczego on jest taki zielony? Ktoś bierze naszą Sharondę? Dziadziuś bierze naszą Sharondę. Chociaż dziadziuś to, aha. On to jest jeszcze szczwany lis i wyga. Jeszcze nie jedno dziecko zrobi w tym pato uniwersum Sims 3. Halo? O nie, gry... Ten Sims mi w ogóle wywaliło. Nie zapisało mi się absolutnie nic. Chyba popsułam Sims 3. Jakby to powiedzieć... Chyba. Nie można stworzyć Bachora z dwóch identycznych genów. Albo nie wiem, po prostu chyba Sims 3 się zbuntowało, bo zobaczyło poziom tej patologii i uznało, nie, ja wychodzę. Radź se sama. No dobra. Smutek. Ale to może jest dobry znak, żeby jednak Holly była z duchem. Czy coś. Pa, 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 pa.